Jak mówi pomysłodawca i gospodarz tego programu Mateusz Borek, mamy to. Po 12 latach przerwy piłkarska reprezentacja Polski znów zagra w finałach Mistrzostw Świata. Miniony tydzień był okazją do fety, do świętowania. Co się, Tomek, śmiejesz? Nie, czemu? A tak, Sebastian Mila. Kiedyś pupil trenera Adama Nawałki. Pamiętamy go z tego występu tutaj na Narodowym. 11 października 2000. 15 czy 14 to 3 lata temu. 14. 14, tak. A zapomniałeś dodać bramka. Uczestnik mundialu. No czekaj, pomału, nie przerywaj. No. Tomek zawsze sforuje Romana, ale tutaj widzę, że się nic nie zmienia, nic nie zmienia, tak. Chociaż żeby część była zadowolona, więc mam nadzieję, że gdzieś tam mi też się coś z tego tortu ucznie. Co? Żeby to nie była tylko truskawka, tak? Dla mnie to jest takie, wiesz, czepnięcie kogoś tak na przykład na trybuny, wiesz, dla mnie, sorry, no. Ja myślę, że taki każdy piłkarz, który gdzieś związany z swoim regionem, swoim klubem, gdzieś on się identyfikuje z tymi barwami, wiesz, to tak powinno tak być trochę inaczej zrobione. My nie mamy jeszcze tej klasy u nas w kraju, takie, Zbyszek Boniek zawsze fajnie mówi, to takie polskie. To jest takie właśnie polskie, takie typowe, tak? Byłeś potrzebny, okej, okay, tak? Nie jesteś potrzebny, to wypadł, nie? I to tak nawet nie ma, wiesz, teraz w ogóle, zobaczcie, dopiero teraz chodzi coś takiego w reprezentacji, jak pożegnanie zawodnika, jak jakaś patera z podziękowaniem. Ja grałem w tych czasach, dostałem paterę za 50. mecz w reprezentacji, pamiętam, Romek mi przegląd sportowy dał, bo na pierwszej stronie byłem. I 8 pierwszych meczów byłem kapitanem do Mistrzostw Świata w Niemczech. Tak, w 9 mnie nie wziął Janas, nawet nie zadzwonił. Numeru nie miał może. Ale nie, no, ta, no ale do innego tam mieli we Wronkach, no. Wszyscy numer. Tylko mój się zawieruszył. Tylko mój się zawieruszył. Do kolebki mieli tej. Wszyscy numer, tylko mój się zawieruszył. Nie chodzi o to. Ja wam powiem następnego piłkarza, który za chwilę będzie w kadrze. Jestem o tym pewny. Gumny. Gumny. I ja wiem, że on jest młodzieżówce, ale młodzieżówka to jest temat, jakby młodzieżówka pracuje na pierwszą, tak? Jak trzeba było Milika zabrać do pierwszej, to trener zabrał Milika do pierwszej. Ja uważam, że Gumny miałby dużą szansę, gdyby nie wrócił w takiej dyspozycji Krychowiak. No. Bo dzisiaj tą pozycję wziął, dał stempel i pokazał, że... Ale czekaj, Gumny nie gra na pozycji defensywnego pomocnika. Prawy obrońca, a może grać na lewej obronie. Przewiniemy do tyłu. Jeszcze raz, nagrywamy jeszcze raz. Słuchajcie, ale Gianni tutaj ma rację, jeśli chodzi o tych przeciwników, jak jacy byli Irlandczycy i Walijczycy. Jak ja pamiętam analizy... Skoci. I Szkoci. To, no bo mam trenera z Walii już. No, wróć od razu. Wróci do składu, wróci do składu. Nagrywamy jeszcze raz. Radę sobie podkład, żeby wrócić. Trzeba trenerom, dobrze mówił o Walii. I powiedział bardzo słusznie, bo słuchajcie, jak mieliśmy analizę przed tymi meczami właśnie, przed Szkotami, Irlandczykami, to ja pamiętam jak dziś, ci wszyscy piłkarze występują tam w Anglii. Championship. Premier League. Może dokładnie. Nie czołowe kluby, może nie czołowe, ale Hull, mają pełno mają. QPR, Crystal Palace, no to oni z tych klubów są. To jest ulubiona nazwa, tak, QPR. Tak, QPR. Ja marzyłem zawsze, żeby grać, jak się ktoś zapyta, gdzie grasz. QPR, Queen's Park Rangers. Słuchajcie, czy możemy do Michała Wilińskiego, naszego wydawcy, zobaczyć tutaj statystykę posiadania mikrofonu, bo Tomek chyba ma tam 79%, wiesz. Nie dopuszcza na do słowa. Dalej zaczepiam. Wiem, że programem nie zaczepiam. Oczywiście, ja też uważam, że my mamy też zespół doświadczony, już ograny, grał na Mistrzostwach Europy, grał w ćwierćfinale. To już nie są chłopacy, którzy dopiero wchodzą na światowe salony. Mamy mega gwiazdę w zespole, za którą wszyscy starają się podążyć. Oczywiście każdy. Sebastian dzisiaj w związku z tym, że jest blisko Lechii Gdańsk, mimo że z nią tutaj nie przyjechał, jest argentyński piłkarz, tak? Nowy. Tak. Dzisiaj będzie w kadrze, tak? Jest, będzie i chyba będzie zobaczyć, że to jest jego koszulka z reprezentacji. Boże Augustyn, takie koszulki kiedyś miała drużyna. Tak, mówię, Tak mu obiecałeś, że tą koszulkę pokażesz. Tak. Jeżeli mieliśmy taką sytuację, to za długa opowieść, ale taka magiczna dosyć. No cud się akurat tej opowieści, co mieliście wczoraj, nie chcemy słyszeć. Dobrze. Słuchajcie, było pytanie od jednego z twitterowców. Dlaczego polska reprezentacja po zdobyciu bramki na 1-0 cofa się i gdzieś oddaje pole rywalowi? Ja bym powiedział inaczej. Może nie cofa się, natomiast
bardzo często nie potrafi tego przeciwnika dobić, zdobyć tej drugiej bramki. Nawet te mecze ze Szwajcarią i z Portugalią też był taki moment. Szybko zdobyta bramka, jedna, druga, trzecia sytuacja i gdzieś tego brakowało. Teraz akurat z Czarnogórą. Chyba przede wszystkim z Portugalią, mi się wydaje. Taki był mecz, że to oni byli naprawdę do czepnięcia, tak, do przerwy. Moim zdaniem do czepnięcia, bo ja byś troszkę jeszcze zaryzykował z 15 minut. Masz Paweł na imię? Pierwszy przedstawił stałe fragmenty gry, nic nie mówiąc, jak gramy, no bo to ogólnie już potem na koniec to był jakiś taki samograj, można powiedzieć. Tyle odprawiliśmy. Zmieniało tyle się wszystko, tylko jak ktoś za kontuzję wypadł, tam to nie było zmiany. Kontuzje, kartki, tak, tam była ogólnie hierarchia ustawiona, no i są stałe fragmenty, puścił film. No to mówię, no to co, no to do roboty, nie? Chyba tak, nie? Wszyscy wstali, wyszli, nic nie trzeba było. Znaczy, nie, no bo tam słyszałem, że był fragment taki, że sztukasy też były pokazane, tak? Jak, bo to 1 września, nawiązanie, że no dzisiaj jest rocznica II wojny światowej, musicie chłopaki. Były te sztukasy, czy nie? Człowiek tak, czy nie pamięta, no to wiesz, ja to chyba to czasami wiesz więcej od nas, ja to w szatni byłem. Nie, dobrych tak, ma informatorów. Nie. No. Paweł wychodził na luzie i po prostu strzelał bramy i... On wtedy robił prawo jazdy. Pamiętasz? Jak przyjeżdżam do Frankfurtu do niego na mecz, to też jest fajna historia. No to opowiadaj. Frankfurt, Schalke jest mecz, przyjeżdżam i mówi, to poczekaj, żona podjedzie. A to już trochę lat miałeś, ja mówię, ale jak to żona podjedzie? To ty mówisz, ty nie masz prawa? Ja mówię, nie mam. Pamiętaj, dobrych piłkarzy wożą. Ale dlatego dzisiaj mnie przywiózł z Rzeszy. Tak jest. Ja nie wiem, czy to jest program skandaliści. Też jest w postaci taki. No a powiedz, a za waszych czasów reprezentacja, jak to było z tą bazą? Też tak to wyglądało profesjonalnie? Czy raczej... Nie, no super. To jest ciekawy temat, ja bym też posłuchał. Mieliśmy bardzo fajną. Jeszcze raz? Ciekawy temat, wiesz? Nie, mieliśmy bardzo fajną bazę i jedyny plus tam był, że nikt nas nie mógł znaleźć. I tak samo potem było z naszą formą, której żeśmy nie znaleźli. Tak, nie szukali się formy. Ty w Pałacyku, jak to się ten pałacyk nazywał tam koło Chorzowa? Jak to tam się nazywało? Ja tam... Kawalera. Byliśmy raz, dwa przed dni. Przed meczem, tak. Ale zdjęcia się długo później okazywały. Każdy był nieostry na szczęście. Bo jak ja za chwilę otworzę moją stronę, w której ja coś wygrzebię, no to... To będzie twój ostatni program. Przeganiał kocioł gardłowy, wiesz? No, naprawdę, zaczynasz po tych pobędach pakieć się ma. Dojął z kołami. Przeganiał kocioł gardłowy. Kafe, futbol, dogrywka. Panowie, nie krępujcie się. Tomek, tam coś widzę. Coś na słodko teraz, tak? Lamczyk czy co? Truskawki nie ma. Co ma? Truskawki szukam. Truski nie ma, jest pod spodem jest. Ryzykowo bardzo dużo, bo ja pamiętam wszystkie komentarze, kiedy powołał mnie pierwszy raz. Ja pamiętam też, jak zadzwoniłem do kolegi i powiedziałem, że Nawałka do mnie dzwonił i mówię i zastanawia się, czy mnie nie powołał, to mówi Sebastian. Może już troszeczkę przestań, bo nie wierzyli mi nawet, że do mnie trener reprezentacji. Że trener reprezentacji do mnie dzwonił. Więc byłem trenerem w Jagiellonii, powiem ci. Wygrałem na Legii mecz 2-1 z Jagiellonią. I pojechałem na kurs trenerski do piątku. I przyjechałem w piątek na rozruch, bo musiałem być na kursie trenerskim całe 5 dni. Jak nie macie jako szefa, który decyduje, nie ma możliwości, żeby ktoś utrzymał to. Bo zawsze jeden z piłkarzy, ja pamiętam sam z Niemiec, jak na przykład nie było trenera któregoś 2 dni, no to ja widziałem, co się działo na treningu. To był oczywiście profesjonalizm i wszystko, ale już czułeś, że nie ma tego... Zaangażowania. Ten boss... Nie, zaangażowanie było. Ale były takie sytuacje, że wiesz, no jakaś stykowa, ten tego kopnął, tamtego, ten przyszedł, zareagował, od razu był spokój, a to jednak do asystenta, wiesz. No, mówimy o poziomie ekstraklasy. No, poziom ekstraklasy też, o tym też decydują obcokrajowcy. My mamy bardzo, bardzo, można powiedzieć, przeciętnych obcokrajowców. Problem nasz polega na tym, że nawet zawodnicy z drugiego garnituru nie chcą przychodzić do polskiej ligi. SMS-a zwali dostanę. Nie chcą. Że się zwolniło o system. No pyta jeden z naszych widzów, czy uważasz się za lepszego obrońcę, czy jak w czasie kariery oczywiście, od Kamila Glika i tutaj kolega pyta poważnie. Ja odpowiem poważnie. Tak. Ja odpowiem poważnie. To jest takie porównanie, czy wolisz BMW, czy Mercedesa. Bardzo Państwu dziękuję. Tomasz Hajto. To była taka nasza dzisiaj truskawka na torcie w tej dogrywce kawy.